Na filmie z ekonomii matematycznej chciałam pokazać, jak można rozwiązać zadanie maksymalizacji zysku w monopolu, ale w przypadku różnicowania cen pierwszego stopnia. Jeżeli funkcja popytu ma następujący zapis, a tak wygląda funkcja kosztów, to oczywiście są pod spodem komentarze, co jest, jak to można rozumieć, że Y to jest wielkość produkcji, a P to jest cena i wiemy, że monopolista stosuje różnicowanie cen, to nie oznacza tyle, że on na rynek wypuszcza określoną ilość towaru i będzie on sprzedawał po jednej stałej cenie, on chce każdą jednostkę sprzedawać po innej cenie. Ale jest pytanie, poniżej na przykład jakiej ceny on nie zejdzie. Zobaczmy, po jakiej cenie on będzie sprzedawał na przykład jedną pierwszą jednostkę. Czyli tak, może on sprzedawać na pewno różne wielkości produkcji po różnych cenach. I teraz każdą jednostkę po innej cenie. To jest bardzo ważne. To na tym polega właśnie różnicowanie cen. One są różne. Monopolista znajduje konsumenta, który za daną jednostkę produkcji da najwięcej. Czyli sprzedaje taką jednostkę i najdrożej, jak się tylko da. Więc pytanie, jaką cenę weźmie największą? Zauważymy to teraz w funkcji popytu. Funkcja popytu, jeżeli ona tutaj miała zapis jako produkcja w zależności od ceny, to cena będzie zależała od tego, ile na rynek wypuści nam monopolista. I teraz, jeżeli wypuści jedną sztukę, to on zarobi w tym momencie 119 zł, no bo tylko jedną sztukę. Gdyby na rynku umieścił dwie sztuki, to on w tym momencie uzyskałby cenę 119 i tak dalej. Po prostu tutaj zwiększalibyśmy sobie wielkość produkcji, ale pytanie do jakiego poziomu, bo niestety może zwiększając produkcję musimy zauważyć, że spada nam cena, a pytanie do jakiego poziomu tą cenę jesteśmy w stanie zaakceptować, po jakiej cenie najniższej możliwej będziemy sprzedawać. I w zależności, jeżeli jest to cena na jakimś poziomie, to ile będziemy produkować. Więc teraz opłaca się wyprodukować tyle, żeby na pewno nie zejść poniżej kosztu wytworzenia. Czyli jeżeli na przykład mamy 119 tutaj produkcję, to widzimy, że cena schodzi aż do poziomu 60,5. Jeżeli weźmiemy sobie produkcję na poziomie 120, to cena schodzi już do 60. Warunek na maksymalizację zysku w monopolu jest następujący. Marginalny przychód równa się marginalnemu kosztowi. Jednak w przypadku konkurencji doskonałej to by była cena, bo ona jest stała, ale to nie jest to samo. Jednak wiemy, że nasz monopolista na pewno nie będzie chciał produkować więcej, niż by to było przy konkurencji doskonałej. Skąd ja wziąłam tą wartość? Wcześniej policzyłam warunek cena równa się MC i wyszło mi Y równe 120. Na innych moich filmach na pewno możecie się spotkać z zadaniami na maksymalizację zysków konkurencji doskonałej, jak tam to liczymy. Monopolista w przypadku różnicowania cen na pewno nie schodzi poniżej ustalony poziom produkcji w przypadku konkurencji doskonałej. Czyli wiemy, że cena dla nas będzie stanowiła koszt jednostki produkcji. Czyli powiemy sobie, że monopolista, jeżeli produkowany jest 120 sztuk, podstawiając, otrzymamy cenę, nie zejdzie poniżej ceny 60 sztuk i wyprodukuje on tyle, ile wyprodukuje konkurencja doskonała, czyli te nasze 120 wcześniej policzone. Pytanie jest teraz, jakie on zyski osiągnie. Jak najtrudniej jest policzyć ten przychód, czyli ile on dostanie do kieszeni za sprzedane towary. Nie ma tej jednolitej ceny, trzeba policzyć sumę wszystkich przychodów. Czyli teraz suma wszystkich przychodów to jest ile on by miał przy sprzedaży pierwszej jednostki, drugiej aż do ostatniej. I teraz jeżeli pierwsza cena to jest 119, ostatnia 60, to w tym momencie łączny przychód, który stanowi sumę jakby cen od każdej z tych jednej sztuki, ale od przy sprzedaży jednej, dwóch, trzech w górę, to można policzyć sumy ciągu arytmetycznego i wychodzi nam tak, pierwszy wyraz plus ostatni razy ile ich mamy przez 2,
czyli wychodzi nam przychód na poziomie 10 770 i zysk monopolisty, jest to jak zawsze różnica między przychodem minus kosztem. Koszt jest oczywiście liczony po podstawieniu naszej wielkości produkcji do funkcji kosztów całkowitych, która była tutaj wcześniej podana, czyli po policzeniu różnicy między przychodem a kosztem, który wyszedł nam z tego obliczenia, otrzymujemy zysk. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.